Drodzy internauci, serdecznie witam i pozdrawiam z Katowic-Szopienic i zapraszam do codziennego spotkania z Bożym Słowem. Dzisiejsze hasło, które chciałbym teraz przeczytać, zapisane jest w Księdze Powtórzonego Prawa, czyli w Piątej Księdze Mojżeszowej, gdzie w piątym rozdziale tak czytamy. Mojżesz powiedział: weźmijcie do serca swego wszystkie słowa, którymi ja was dziś ostrzegam, gdyż nie jest to dla was słowo puste, lecz jest ono waszym życiem. Piękne słowa, właśnie nie puste. W przestrzeni, w której się obracamy, często słyszymy wiele słów. Ale jak też stwierdzamy, niestety wiele z nich jest pustych, niewiele znaczących. Słów, które padają i szybko się gubią. Nie mają żadnego znaczenia. Czasem są tylko przerywnikiem w naszych dialogach, rozmowach czy monologach. Słowa. Tyle ich w życiu pada. Natomiast my dziś słyszymy Mojżesza, który przekazuje słowa samego Boga. Jednocześnie podkreśla ich znaczenie, że to, co Pan Bóg do nas mówi, to nie są słowa byle jakie. Słowa, które można zapomnieć. Słowa bez znaczenia. Warto o tym pamiętać, że w tej powodzi słów mamy możliwość konfrontowania swojego życia, swoich pomysłów, swojej tożsamości z czymś, co pochodzi spoza nas, z odwiecznym Bożym Słowem. Mamy i to niejedne tłumaczenia Pisma Świętego. Mamy piękne wydanie Biblii. Dziś możemy powiedzieć, że każdy może sobie wybrać takie, jakie chce. Ale z drugiej strony, czy nie jest też tak, że mimo takiego, aż źle to zabrzmi, zalewu Bożego Słowa człowiek z niego korzysta? Czy nie zapominamy o tym, żeby mimo wszystko dzień z nim zaczynać, dzień z nim kończyć, aby Słowo brzmiało w nas, rezonowało, a nasze życie było odpowiedzią na Boże Słowo? Święty Augustyn, jeszcze w czasach, gdy nie był święty, ale szukał Boga, pewnego razu, przebywając w ogrodzie, myśląc wiele o tym, co już było za nim i o swoich doświadczeniach, usłyszał cichy głos, jakby śpiewający, który powtarzał: tole lege, tole lege. Weź i czytaj. Weź i czytaj. Był akurat po lekturze 13 rozdziału listu do Rzymian. I postanowił powrócić do tej lektury. Postanowił po raz kolejny otworzyć Boże Słowo. Postanowił jeszcze głębiej spojrzeć i znalazł. Znalazł sens swojego życia. Znalazł prawdziwego Boga. Weź i czytaj.
bo warto. Dobrego dnia. Zostańcie z Bogiem.